Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Jadę sobie autem i pewnie je słyszycie gdzieś tutaj w tle. Mikrofon włączyłam, więc mam nadzieję, że będzie jakoś nieźle. Temat, o którym dzisiaj bym chciała porozmawiać, wraca do mnie mniej więcej przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że jest super ważny i przydatny. Szczególnie autystycznym mężczyznom, ale wszystkim mężczyznom w ogóle. Jest jakiś gigantyczny błąd logiczny polegający na tym, że to różni coachowie, trenerzy, samozwańczy, mądrale płci męskiej udzielają rad, jak podrywać kobiety. Mój narzeczony Remigiusz, gdy słyszy słowo podrywać, to ma odruch wymiotny, więc przepraszam Cię, kochanie, za użycie tego słowa, ale ono jest powszechnie uznane za zrozumiałe, więc go używam. Uczą, jak podrywać, jak zdobywać kobiety. Jest to w większości przypadków absolutnie żałosna błazenada i żadnej mądrej kobiety się na to nie da poderwać. Inna sprawa, że mądrej kobiety w ogóle się nie da poderwać, tylko do mądrej kobiety można co najwyżej dotrzeć i z nią zbudować porozumienie, a następnie bliskość. I dlaczego ja powiedziałam, że ten temat do mnie wraca przynajmniej raz w tygodniu? Słuchajcie, przynajmniej raz w tygodniu w moim messengerze znajduje się wiadomość typu: hej, co tam? W większości przypadków są to wiadomości od młodych, autystycznych mężczyzn i chłopców. Chłopców nastoletnich. A mniej więcej tak raz na miesiąc, raz na dwa wystartuje z tym do mnie jakiś przedziwny neurotyp, kolekcjoner kobiet w znajomych na Facebooku. I dlaczego ja nagrywam ten film? Ja kiedyś nagrałam ten film pod kątem bezczelności, bo jeden chłopak, który tak do mnie napisał, był bardzo oburzony tym, że ja się z tego nie cieszę i zrobił z siebie tak gigantyczną ofiarę, że nagrałam film pod tytułem "Ofiara chce, żeby było miło". Ale dzisiaj zupełnie inaczej. Dzisiaj z pełną życzliwością dla mężczyzn, z pełną dobrą wolą powiem wam, panowie, jak zagadać do kobiety przez internet, a jak nie zagadywać i dlaczego. Po pierwsze, sprawdźcie, do kogo piszecie. Dlatego, że zawsze forma, w jakiej się zwracacie do drugiej osoby, powinna być adekwatna do tego, do kogo się zwracacie. To jest podstawa. Jeśli wystartujesz nieodpowiednio do nieodpowiedniej osoby, to wyjdziesz na creepa. I uwierzcie mi, panowie, bardzo często, mając jak najlepsze intencje, wychodzicie na creepów i po prostu kobiety przerażacie. I możecie mi tu mówić różne, wiecie, nowomodne poglądy, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami i nie ma znaczenia, jak do kogo się zwracamy, bo w internecie wszyscy jesteśmy na ty. Możecie mi to mówić, a ja wam mówię, że i tak wyjdziecie na creepa. I to jest po prostu, to są po prostu fakty. Do tego, jak wyjść na interesującego mężczyznę na poziomie, jeszcze dojdziemy. Na razie zajmiemy się tym, jak nie wyjść na creepa. Sprawdź, do kogo piszesz, tak. Ja mam fajne zdjęcie profilowe, bardzo fajne. Ono mówi jakieś 70-80% prawdy o mnie. Nie mówi kilku bardzo ważnych rzeczy. 40-letnia, zajęta, niezainteresowana zawieraniem znajomości. Zajęta prywatnie, czyli mająca faceta, i zajęta życiowo tak bardzo, że rozmawia z ludźmi w zasadzie głównie w ramach pracy, a w tym niewielkim czasie, który jej pozostaje, rozmawia z garstką swoich przyjaciół. Co nie znaczy, że ja tych przyjaciół nie mam z Facebooka i oni kiedyś do mnie nie napisali.
Co nie znaczy, że ja faceta nie mam z internetu i on kiedyś do mnie nie napisał. Bo internet jest znakomitym miejscem do poznawania ludzi. Ale tak jak nie zachowasz się w realu, tak się nie zachowuj w internecie. Mój profil jest stricte zawodowy. Ja tam publikuję rzeczy, owszem, różne, bardzo luźne. Natomiast ja publikuję rzeczy, które chcę, żeby były puszczone w świat. Myślę, że połowa jest związana centralnie z moją pracą, a druga połowa z ważnymi, istotnymi rzeczami, które mam do powiedzenia w ogóle. Często śmiesznymi. Macie tam wpisane, gdzie ja pracuję, jaką funkcję pełnię, jakie mam wykształcenie. Macie tam maksymę moją życiową, moje motto życiowe, które jest cytatem z Kanta. Macie jeszcze na cover foto logo z napisem Dezintegracja systemów iluzji. Można się domyślić, że jest to jakaś firma, jakaś marka. Czy ja z tym wszystkim i w tej czerwonej marynarce na tym zdjęciu wyglądam jak nastoletnia dziewczyna, która szuka zabawy? Nie, nie wyglądam tak. Więc jeśli startujecie do mnie, jak do nastoletniej dziewczyny, która szuka zabawy, to robicie właśnie z siebie creepa. Bo po pierwsze, startujecie do jakiejś starej baby, jak do jakiejś niuni z gimnazjum. Wiem, gimnazjum już nie ma. I to pokazuje, że po pierwsze się nie umiecie zachować, a po drugie, druga ważna sprawa. Nie patrzycie, do kogo piszecie, czyli ta kobieta jest w ogóle wam kompletnie obojętna. Istotne dla was jest to, że to jest baba. Baba, dziura, cycki. Tak jest to odbierane przez nas kobiety. Bo wygląda na to właśnie, że w ogóle nie patrzycie, do kogo piszecie, tylko po samym profilowym oceniacie właśnie, że baba dziura cycki. Jesteście skreśleni u nas wówczas. I jak napisał do mnie ten jeden facet, jedyny, który mi się spodobał na przestrzeni ostatnich bardzo wielu lat, jest dla mnie na tyle na poziomie i interesujący, że go dopuściłam do bliskiej relacji, a nawet do związku. Otóż ten facet napisał do mnie, proszę pani, jestem taką i taką osobą. Chciałbym zaproponować swój wolontariat w fundacji przy tłumaczeniu filmów. Na początek, tak jak on mi odpowiedział na jakieś tam moje ogłoszenie. Na początek chciałbym zaproponować, żeby przetłumaczyć mi ten film. Rozumiecie? On się do mnie odezwał w zaczepieniu o coś, co stanowi jakąś kwintesencję mnie, czyli on wiedział, do kogo pisze. On wybrał kobietę, do której pisze. I już pomijam, czy to była manipulacja, żeby mnie poznać, czy nie. Nie była akurat, bo mój facet jest tak niewinny i ma tak nieczyste myśli, że nie była. Ale mogłaby być. Mogłaby to być zagrywka w stylu właśnie, niech będzie to nieszczęsne słowo, którego Remek nienawidzi, podryw. To byłby dobry podryw. Podryw z klasą. Zagajenie z klasą, zagadanie z klasą, nawiązanie znajomości z klasą. Facet docenia moją pracę, facet wie, kim jestem, facet wie, czym się zajmuję i oferuje mi wartość dodaną do tego, kim ja jestem. Że on to wyeksponuje, że on to wzmocni. No i teraz przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest treść tego, co piszecie. Hej, co tam? Co zrobił Remek? Remek się mnie nie pytał, hej, co tam? Remek wiedział, hej, co tam? Bo Remek mi się przyglądał. Ja mu się podobałam i on mi się przyglądał. I on wyłapał moment, w którym ja dałam ogłoszenie, że ja szukam tłumacza. I on ten moment wykorzystał. I to nie musi być aż tak, takie zagajenie, wiecie? Wystarczy, że spojrzycie na posty, które publikuje kobieta, do której chcecie napisać i odpowiecie coś pod tym postem.
ona wam coś odpowie, wy jej znowu odpowiecie. Za tydzień znowu jej odpowiecie, albo za trzy dni. Zaczynacie rozmawiać z nią na jej profilu. I znowu zaczynacie z nią rozmawiać. Jak zaczniecie serduszkować wszystkie po kolei jej zdjęcia, to wyjdziecie na creepa, na zboczeńca. Na gościa nastawionego na baba cycki dziura. Dlaczego? Dlatego, że jej zdjęcia to jest jej ciało. Oczywiście też za zdjęciami idzie całe mnóstwo innych znaczeń, ale głównie to jest jej ciało. A jej posty to jest jej osobowość. Więc gadajcie do niej na temat jej osobowości, a nie na temat tego, jak ona wygląda. Rozmawianie z kobietą, mówienie do niej na temat tego, jak ona wygląda świetnie, to nie jest ten moment. Tego się nie robi na początku. Jeśli robicie to na początku, wychodzicie na pustaka, który traktuje kobietę jak drugiego pustaka, traktuje ją przedmiotowo. Baba, dziura, cycki. I fajnie, żeby dziura, cycki miało jeszcze ładną twarz, żeby nie było wstyd się z nią pokazać na ulicy, albo źle się na nią nie patrzyło. Hej, co tam? Hej, co tam? Pisze się do ludzi, których się dobrze zna, których przebieg codziennego życia się zna, bo jest się z nimi w relacji jakiejś. Koleżeńskiej, przyjacielskiej, sąsiedzkiej. Mniejsza o większość, tak? Nie musi być bardzo blisko. I jak wam umknie, co tam przez ostatni miesiąc u tej osoby, to wtedy piszecie, hej, co tam? I ta osoba ci pisze, a ten szef to mi znowu coś tam, a dziecko znowu chore, a nie wiem, mój pies znowu ma wszy. I rozumiecie? To jest intymne pytanie. Hej, co tam? To jest intymne pytanie. Nie startujesz na początek z hej, co tam? I teraz zobaczcie, po czym stwierdzić w ogóle, czy to pytanie jest dobre? Też po tym, jaka odpowiedź nasuwa się na logikę. Nie znasz mnie, piszesz do mnie pierwszy raz i piszesz mi hej, co tam? A ja ci mówię tak. Odpowiem zupełnie szczerze, tak jak przyjaciółce, która też do mnie pisze, co tam? Jednej czy drugiej. Znowu nie mogłam spać w nocy, bo pełnia, więc oczywiście znowu miałam koszmary, cała się spociłam, łóżko całe mokre, smród kwaśnym potem. Mam już tego dosyć. Dobrze, że Remka nie ma, bo bym po prostu się wstydziła z nim spać w jednym łóżku. No tak poza tym, to jestem tak zaganiana, że mam całe pazury czarne, bo tylko, o, wiesz, kotłownia. Cały czas zimno mi jest w domu, z niczym się nie wyrabiam. Układ trawienny mi znowu nie pracuje, czytaj, nie mogę się wysrać. Więc mam bebzon jak beczka. Ciężko mi się przez to ruszać i już kurwicy dostaję. To jest szczera odpowiedź na hej, co tam. I teraz sobie wyobraź, że ty piszesz pierwszy raz do jakiejś laski, hej, co tam? I dostajesz taką odpowiedź i myślisz sobie, ale ta baba jest nienormalna. A to nie baba jest nienormalna, to ty zadałeś pytanie, hej, co tam? Co ona ci ma odpowiedzieć na hej, co tam? A robię teraz takie szkolenie, kręcę taki film. A ty tak nie wiesz w ogóle, kim ona jest z zawodu, dlaczego ona robi to szkolenie, tak? Chciałbyś, żeby ona wyszukała w tym, hej, co tam, coś, o co ty się będziesz mógł zaczepić, żeby ci się łatwo rozmawiało. Ale to mężczyzna jest stroną aktywną. I naprawdę walą mnie genderowe tematy, równościowe i to, że kobieta też może podrywać. Żadna zdrowa emocjonalnie kobieta nie będzie chciała przejawiać inicjatywy na początku znajomości.
Dlatego, że każda emocjonalnie zdrowa kobieta będzie wiedziała, że jeśli ona musi przejawiać inicjatywę na początku znajomości, to mężczyzna jest dużym dzieckiem i ona będzie z nim miała wieczny problem, jeśli się z nim zwiąże. Więc nie będzie chciała. Dlatego to ty masz się wykazać tym, że ty jesteś inicjatywny. No szczególnie jak ty pierwszy piszesz, tak? No bo wiadomo, może być tak, że kobieta zagada do mężczyzny, który jej się podoba. I ona wtedy coś tam wymyśli. Jak zagadać. Ale jeśli ty piszesz, no to nie zrzucaj na nią całej odpowiedzialności za ciekawość tej rozmowy, no. Piszesz i nie masz nic do powiedzenia de facto. Hej, co tam? Nic nie mówisz. Ty jej piszesz, pisząc hej, co tam, piszesz. A mów do mnie, bo jesteś fajna, baba dziura, cycki. A mi się nie chce wysilić, żeby cię czymkolwiek zainteresować. Ty mnie zainteresuj. Czymś więcej niż dziurą, cyckami i swoją profilówką. No nie zainteresujesz nikogo w ten sposób. I jasne, ludzie lubią mówić o sobie, ale nie hej, co tam? Znajdź punkt zaczepienia w tym, co ona publikuje. Zapytaj, dlaczego tak sądzi. Zapytaj, czy może ci więcej o tym powiedzieć. Kiedyś jeden kolega, to jest mój znajomy po prostu z Facebooka, żaden to był podryw, natomiast fajna znajomość. On do mnie wyskoczył z czymś niezwykle oryginalnie i polecam coś takiego. Ja publikowałam obraz, który mi się bardzo podobał. Miałam to zdjęcie, zobaczyła mnie bez podpisu. Nie wiedziałam, czyje to jest. Nie pytałam, czyje to jest, ale opublikowałam to bez żadnego podpisu. I koleś po prostu na samo dzień dobry pisze do mnie. Okuń. Edward Okuń. Matka mu humor. I od razu mnie zainteresował. Dlatego, że on mi od razu coś dał. Dał mi wiedzę, którą mógł uznać, że na pewno chciałabym mieć. On już coś o mnie wiedział. Bo na tej drobnej podstawie tego, że ja to opublikowałam i to jest niepodpisane, można byłoby wnioskować, że mi się to podoba, więc chcę wiedzieć, kto jest autorem, ale nie wiem. I odbyliśmy wiele długich godzin rozmów i pozdrawiam Patryka. Rozmowy odbywamy do dzisiaj, czasami. Kolejna rzecz, która sprawia bardzo dziwne, nieprzyjemne wrażenie, to jest dodanie do znajomych i napisanie, co tam słychać. Jeśli pozwalacie sobie w ogóle zaprosić kobietę do znajomych, wiecie, dużo osób przyjmie na Facebooku zaproszenie. Ja to robię z jednego prostego powodu. Mój profil jest zawodowy. Mój profil służy do obsługi fundacji. Dla mnie każda osoba, którą mam znajomych, staje się automatycznie, chcąc nie chcąc, followersem fundacji. Sorry, ale mniej w ogóle towarzysko, mniej towarzyskich celów to już chyba nie można mieć. Mam cele czysto biznesowe, merkantylne. Jeśli chcesz mieć ze mną kontakt na Facebooku, to dlatego, że szanujesz moją robotę. Jak nie szanujesz mojej roboty, moja robota cię nie interesuje, ani nie łączy nas nic innego, jakaś pasja, czy jakieś poczucie humoru, czy jakiś światopogląd, no to ja nie po to założyłam to konto. Nie po to. Nie po to, żeby robić coś innego. Więc zakładam, że jeśli ktoś zaprasza mnie do znajomych,
To dlatego, że moja postać jest mu na tyle bliska, on nie musi mnie znać, ale on mógł na mnie trafić, na jakiś mój komentarz, w jakiejś grupie i uznać, że moja postać jest na tyle mu bliska, że chciałby taką osobę znać. Ja to robię tak, kiedy ktoś walnie wyjątkowo mądry komentarz na jakiejś grupie, w której jestem, to mu odpisuję na ten komentarz. Zazwyczaj to są kobiety, bardzo rzadko mi się zdarzyło z facetami, że byłoby dla mnie zaszczytem znać taką osobę. Chciałabym nie stracić kontaktu, dlatego pozwalam sobie zaprosić do znajomych, nie? I zazwyczaj jak ta osoba przyjmie moje zaproszenie, to ona do mnie coś napisze na temat tego tematu, o którym rozmawialiśmy. I ja jej odpiszę i nawiązujemy jakąś tam wspólność doświadczenia. Wiecie, nie podchodzicie na ulicy do obcej kobiety, w ogóle nie w waszym przedziale wiekowym. Jeszcze w ogóle na ulicy to jedno, a drugie, nie wchodzicie do biura jakiejś kobiety, która jest w ogóle od was starsza o 20 lat, nie? I nie mówicie, jak tam? Rozumiecie? Internet jest przeniesieniem rzeczywistości. Czyli jeśli jesteśmy w jakiejś grupie i jest jakiś post, to jest to coś jak spotkanie z ciekawym człowiekiem. To jest coś jak wejście na spektakl. Jak spotkanie z autorem jakiejś książki. Jak wejście na filmowy klub dyskusyjny. Wtedy się wypowiadamy, tak? I po tych wypowiedziach my jakoś zaczynamy sobie określać, kim jest ta osoba. I później, po tym wydarzeniu, możemy do niej podejść i dalej rozmawiać. Tak się nawiązuje znajomość. A nie łapie się przypadkową osobę i wali się do niej zupełnie przypadkowe rzeczy. Kolejny typ takich wiadomości, o których mówię, to jest, czy możemy porozmawiać. Tak, możemy porozmawiać, ale proszę do mnie, ja tak odpowiadam, tak? Tak, oczywiście możemy porozmawiać, natomiast proszę nie pisać na moje prywatne konto, tylko proszę się skontaktować przez fundację. No i się okazuje, że osoba jest zdziwiona. W ogóle o co mi chodzi? Nie wie, o co chodzi, nie? I się okazuje, znaczy czasem wie i tak robi, a czasem nie wie, I jest zdziwiona właśnie dlatego, że pisze do przypadkowej kobiety, której zobaczył profilowe, jeszcze pewnie na telefonie, więc go prawie nie zobaczył, tylko zobaczył, że ma AA na końcu imienia i nazwiska, czyli kobieta, czyli baba cycki dziura. I pisze, czy możemy porozmawiać i on nie ma żadnego tematu, który chce omówić. On nie wie, z kim miałby gadać, oprócz tego, że jest to samica. Wybaczcie, ale to jest poziom kopulującego żółwia. Nie patrzy nawet na co włazi, włazi i robi tę jedną rzecz, którą potrafi. Odraża nas to. Przeraża nas to i zniechęca. My chcemy mężczyzn, którzy będą potrafili dostrzec, kim my jesteśmy. My chcemy mężczyzn, którzy potrafią nas czymś zainteresować. Rozbawić nas. Nauczyć nas czegoś, czegoś się od nas nauczyć. Stworzyć z nami jakąś ciekawą, nową jakość. Kobieta jakoś mocno zakompleksiona, jakaś mocno emocjonalnie zagubiona, zainteresuje się tym, hej, co tam? Bo to jest cokolwiek, wiecie, głodny to będzie jadł ze śmietnika, złapie jakąkolwiek przynętę. I napisze, no, bywało lepiej, nie? A ty napiszesz, ale zawsze może być gorzej, nie? A ona napisze, no faktycznie. I ty jej wtedy możesz napisać,
taka ładna kobieta. Szkoda, żeby się smuciła. Uśmiechnij się. O, ona sobie pomyśli, Jezu, mój książę z bajki dostrzegł mnie i jeszcze mówi, że jestem ładna. I napisze ci dzięki. Potem ty wchodzisz na jej profil i poserduszkujesz wszystkie jej zdjęcia. I co? I nic. Nic was nadal nie łączy. Nie macie żadnego pola, na którym możecie coś stworzyć, się poznać, się zbliżyć. Natomiast kobieta w miarę zdrowa emocjonalnie zrobi dwie rzeczy. Albo was zablokuje od razu, albo was sprowadzi na ziemię. Ja się stosuję do tego, co powiedziałam, więc ja patrzę, kto do mnie napisał. Jak pisze jakiś frajer Jolero, to blokuję. Jak pisze jakiś człowiek, który widzę, że nie potrafi, jest zagubiony, ale nie chce źle, to go sprowadzam na ziemię. Niestety to sprowadzenie na ziemię tak dobrze nie działa, bo zazwyczaj no albo taki facet ucieka, albo zaczyna pałać wobec mnie agresją. I tak nam rosną incele. Rosną oni tak, że zachowują się jak ostatnie creepy, a potem mają pretensje do kobiet, że te kobiety ich nie chcą. A tymczasem na Ziemi, na naszej planecie, wszystko działa tak. Żeby być wartościowym organizmem swojego gatunku, to ty musisz jakkolwiek się wysilać. Więc jeśli jesteś mężczyzną, który się w ogóle nie wysila, to ty jesteś nieatrakcyjny dla kobiet, rozumiesz? Coś, co jeszcze bym wam chciała doradzić, to już nie są takie wiadomości, tylko posty. Żal posty na różnych grupach, że kobiety są takie srakie i owakie, bo ja nie mam szans poznać kobiety, bo ja jestem niski na przykład. Albo bo ja jestem brzydki, albo bo ja jestem gruby, albo bo coś tam. Nie poznasz. Nie, jeśli jesteś skłonny napisać takiego posta, nie poznasz żadnej kobiety, która się chociaż otarła o zdrowie psychiczne. Możesz ewentualnie poznać jakąś absolutnie szaloną, głęboko współuzależnioną ratowniczkę, która ma kompletnie poprzestawione w głowie i nadaje się na terapię. Bo taka może chcieć cię ratować i pocieszać. Nie, nie jesteś bezwartościowy. Każda kobieta ma w sobie trochę ratowniczki. I to warto wiedzieć. Natomiast warto z pomocy ratowniczki korzystać konstruktywnie. To znaczy motywująco, jako wyznaczenie kierunku, jako zbudowanie sobie obrazu, wyobrażeń o tym, czego kobieta ode mnie oczekuje, czego tam od mężczyzny oczekuje, ta kobieta i kobiety w ogóle. Nie trzeba wisieć na tej kobiecie, natomiast metoda podrywu na żałosną cipę jest żałosna i jest dla cip. Po prostu, panowie. Trochę ogaru. Pokolenie płatków śniegu. Nie ma czegoś takiego, że kobieta się, że ty nie masz kobiety, bo jesteś za niski. Nie. Ty nie masz kobiety, bo jesteś marudą, bo nie potrafisz zainteresować kobiety niczym, bo się użalasz nad sobą i jesteś pełen pretensji do kobiet o to, że one nie są wielkimi fankami niskich mężczyzn. Wybacz, ale zdecydowana większość mężczyzn jest zajęta. I nie powiesz mi,
że ta zdecydowana większość mężczyzn jest jakaś super wysoka. Przykładem flagowym może być oczywiście Tom Cruise, który miał wiele kobiet, wyższych od siebie, przepięknych kobiet sukcesu. Dlaczego je miał? Dlatego, że on jest facetem sukcesu. On jest gościem, który się realizuje jako aktor, jest pewny siebie, dzięki temu jest spełniony i wówczas to, czy on jest niski czy wysoki, nie ma znaczenia i nie chodzi o hajs. Nie, chodzi o to, że on robi swoje i jest spełniony. Ale dlaczego żadna z tych kobiet z nim nie została? Był przemocowym frajerem. Miałam też takiego znajomego. Super przystojny facet. Bardzo wysoki. Około 2 metrów. Może z kawałkiem. Proporcjonalny, super zbudowany, z ładną twarzą, oczy, w których można przepaść. O, wykładowca akademicki w dodatku. Bardzo w ogóle ciekawy człowiek, jeżdżący z kamerą w różne miejsca i poznający ludzi, po prostu są kamerą, nie? I robiąc z tego filmy. Wyrozumiały, ciepły, odważny. I wiecie co? On pierwszy raz się związał z kobietą, mając lat 35. A wiecie dlaczego? Bo się pierwszy raz na naszej imprezie odważył poprosić kobietę do tańca. A wcześniej się nie odważał. I nieważne było to, jak on jest atrakcyjny, obiektywnie, że ta kobieta nie brała go pod uwagę do czegoś innego niż do friendzone'u, ponieważ on nie wyrażał żadnej inicjatywy. Każda kobieta myślała, że on jest gejem, ponieważ nigdy nie zrobił nic, żeby którejkolwiek kobiecie okazać inne niż friendzone'owe zainteresowanie. Ja pamiętam tę imprezę, gdy on poprosił tę dziewczynę do tańca. My w ogóle na naszych imprezach rzadko tańczyliśmy w parach, no nie? To były imprezy z jakąś taką mocną, mroczną elektroniką, więc w ogóle zupełnie inny klimat niż jakieś tam tańce w parach. No ale on poprosił i fajnie tańczyli, ale myśmy się zaczęli odsuwać wszyscy i po prostu na nich patrzeć, bo on tańczy z kobietą. Czy on podrywa kobietę? Czy on się interesuje kobietami? Czy on nie jest gejem? Myśmy wszyscy byli w szoku, tak? Bo my beczkę soli zjedliśmy i nikt się go nie pytał, bo on w ogóle sprawiał wrażenie osoby niezainteresowanej związkami w ogóle. No ale jakoś tak nam się wydawało automatycznie, że jeśli tyle czasu jest sam, będąc bardzo atrakcyjnym facetem, no to po prostu musi być wybrednym gejem, który nie spotkał faceta, który go interesuje, bo nie spotkać fajnej kobiety jest ciężko. No kobiety o siebie dbają, kobiety się rozwijają, kobiety w siebie inwestują, kobiety się upiększają, wiecznie ulepszają, więc to tak ciężko jest znaleźć, nie znaleźć kobiety, która by była warta zainteresowania. Natomiast homoseksualistów jest dużo mniej niż kobiet. Mało kto nosi na czole naklejkę, że jest homoseksualistą, szczególnie jeszcze tam 15 lat temu. Nie wiadomo, że ktoś jest, więc no ciężej jest znaleźć po prostu partnera, jeśli ty możesz wybierać, bo naprawdę masz mnóstwo atutów. I jesteś gejem i mało wiadomo w ogóle, w kim ty możesz wybierać, nie? A tu się okazało, że w ogóle nie. I on mi później po prostu powiedział, tak? Ja sobie dałem przyzwolenie. W końcu. Na to, że ja
mogę zbudować związek, zasługuję na kobietę, mogę wybrać kobietę i mogę ją sobie po prostu wziąć. Oczywiście on jej nie zmusił, tak? Nie. Ale on ją wziął de facto. Podszedł, zaproponował taniec. Gadał. Potem spróbował jej dotknąć. Prosta sprawa, tak? A wcześniej się z nią zaprzyjaźnił oczywiście. Bo to naprawdę facet z klasą, więc najpierw ją poznał, a potem ją podrywał. Tak samo ja zbudowałam, czy Remek zbudował, czy my zbudowaliśmy naszą relację. Myśmy miesiącami gadali. I Remek sobie pozwalał na coraz odważniejsze komplementy. Niczym nie był jakiś natarczywy, nie spieszył się za bardzo, tak? Nie był wulgarny. Na pewno nie robił z siebie cipy, której powinnam żałować. On mówił o swoich problemach, ale nie w taki sposób, no żadna by mnie nie chciała, nie? Bo ja jestem jakiś tam. Miał swoje jazdy, miał. I on mi mówił otwarcie, że on na przykład ma taką i taką wadę i on najpierw musi z nią zrobić porządek, a dopiero później on będzie w ogóle rozpatrywał wejście w związek, nie? Dzisiaj już dotarło do niego, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia przy związkach, bo wiele kobiet, czy wszystkie kobiety, które są związane z mężczyznami, są związane również z ich, nie wiem, wadami, brakami, niedoskonałościami, niedoborami i nikt mi po prostu nie wmówi, że kobiety się nie wiążą z mężczyznami, którzy są niscy, którzy są grubi albo którzy są brzydcy. Znam facetów tak brzydkich, tak obleśnych, że ja na nich patrzeć nie mogę, a mimo wszystko są to mężczyźni, którzy w ogóle nie narzekają na powodzenie u kobiet. Nie są bogaci do tego, żeby nie było, że kobiety lecą na pieniądze. Znam nawet takiego jednego, który jest brzydki, niezrównoważony emocjonalnie i z tego, co mówiły moje koleżanki, ma skandalicznie małego, jest denerwujący, nieogarnięty i przyrzekam, nie wiem, co można w nim widzieć, a mimo wszystko on przebiera w dziewczynę. Dlaczego? Dlatego, że on potrafi zwrócić uwagę na to, kogo on podrywa. Czyli on nie rwie w ciemno, tylko się zainteresowuje dziewczyną, która mu się podoba. I to jest cała magia relacji, jakiejkolwiek. Zainteresuj się człowiekiem, z którym wchodzisz w relację. I okaż mu to zainteresowanie, to znaczy pokazuj, że coś o nim wiesz i pokazuj, że chcesz się dowiedzieć więcej. Jest to banalnie proste. Dziękuję i życzę powodzenia. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.